Cześć, witajcie. Krzysztof na kanale Krzynol Garaż. Superbik, jak widzicie, nie mój. Jest problem, słuchajcie, z otwarciem maski. Nie bawiłem się nigdy z czymś takim, więc spróbujmy się pobawić. Tutaj ciężko chodzi ta cała linka, ten cały mechanizm pociągowy do otwierania. I tutaj są powycierane, to wam potem pokażę w świetle. Są powycierane już te ząbki, które rączkę trzymają. I ciężko jest tą maskę otworzyć. Pociągnę czy nie? O kurczę, no widzicie. No już się ciemno tutaj. O. Kurde, może... Czekajcie, może was tak postawię tutaj na chwilę. Tak ciężko chodzi ta linka, że po prostu wyrobiły się te plastikowe tutaj ząbki. O kurde. No i co? Hej, mam tu na szczęście kierownik, wiecie co, kupił taką używaną linkę, bo tutaj linki są dwie, no nie mogę wam pokazać, bo nie mogę otworzyć. Tutaj ta linka idzie dotąd i tu jest taka krótka stąd do zamka, nie? Czekajcie, zdejmę tą nową, co jest i spróbujemy nią otworzyć. No, ta ma ząbki. Widzicie, ma. Te tutaj trzy i tam trzy. Trzy ząbki. Tutaj są takie wpusty, nie? Miejsca na wpusty. No to chodźmy ją zobaczyć. Tą rączkę. Uwaga. No i co, otworzę teraz? O kurde, jak to ciężko się rusza. No ale muszę to otworzyć, nie? O kurwa. Zjebałem ząbki w nowej rączce. No mi się tu wszystko obśliznęło. Jak mam otworzyć tą maskę? No chuj, druga rączka wyjebana. Trzeba to rozbierać. I rozebrane. Próg tu się wyciąga spod spodu, fajnie. Superbie ten przedni, nie? No powinno się teoretycznie zdjąć pierwszy ten próg. No ale dobra, nie przesadzajmy. Tu da się go wsunąć. Klips, 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 klips. I tutaj przykręcony jest, nie? Jak tu postawić wam tą kamerę? Tu jest to zawinięte. Trzeba tu odkręcić dwie śrubki, wyjąć to. No i spróbuję pociągnąć za kulkę. Czy będę mógł wyjąć kulkę i czy ja pociągnę kombinerami za kulkę, czy otworzę ten bagażnik, ten maskę. No i co? Tutaj jest coś poobrywane. To jest coś poobrywane. No ale to nie powinno tak ciężko chodzić. Słuchajcie, no bez jaj. O, tu wyczepiamy z rowka. Linkę, mamy kulkę. O ja pierdzielę. Kombinery i co? No tak, tylko że nie mam teraz zaparcia, nie? Tak, to ja ją wyciągnę. Ona tu szła w takim... O.
takim korytarzyku. No, jak ja mam pociągnąć? Muszę tu trzymać. O kurde. Albo jakoś tak i tą kulkę do góry. No to i tak jest do wyjebania, nie? Bo mam nowe, bo to jest pościerane. Czekajcie, no to teraz tak. No dobra. Tak. I teraz ciągnij za kulkę, a to trzymaj. Jak to dobrze złapać? No to nawet mógłbym przykręcić, nie? To czy ja tu jestem w stanie złapać dobrze tą kulkę? To nie może być tak, że to tak mocno trzeba ciągnąć. Coś tu jest nie teges. No dobra, spróbujmy. Jak to przytrzymać? Żeby mi to nie uciekło, żebym ja mógł to mocniej złapać kombinerami. No to ucieka. Nie otworzę tej maski. Słuchajcie, no to się tutaj już wyłamuje. Co tu jest nie tak? Słuchajcie, jakaś lipa. O, i co wy na to? Co wy na to? Nie pójdzie, ale to go złapię o tym. O. I tak. O, albo tam w tył. Hej, hop. Nie? No i co teraz? Jak tu kombinerki w środek wsadzić? Nie wiem, czy wy to widzicie, jak to się nagrywa. Tutaj wsadził kombinerki pomiędzy kulkę a... O, mam. Pomiędzy kulkę a... plastik. No i co? Do góry. Hej, hop. Nie chce się w ogóle wyciągnąć dalej. Ludzie, nie mogę tego pociągnąć. Jak tu dźwignię jakąś zrobić? Ej, otworzyłem. Chyba. Idę zobaczyć. Nie, coś tylko zrobiło puk i nic się nie otworzyło. Otworzyło się! Ja pierdolę. Gdzie jest to łączenie linek? Gdzie ta linka tu idzie? Tu coś jest nie tak. Cholera wie, jak ona w Superbie idzie. Zaraz ją ona pewnie siedzi pod czymś tutaj. No musi iść pod tym, nie? Tu jest. Tu jest to łączenie. O. Już ktoś trytkował, patrzcie.
Już ktoś trytkował, ktoś tu był. Jest wyłamana cała ta obudowa. Patrzcie, tak pracuje, tak wygląda i tak pracuje linka ta przywieziona. No to jest używka, ale oryginał, nie? Tu ma ten z kulką, czy wy to widzicie? Widzicie, tu ma tą z kulką, a tu mamy ten. Ja to ręką, nie? Nie wiem, czy to widać, to tak zróbcie. Więc tak powinna pracować linka. Chodźmy tutaj. Tutaj już to rozebrałem z tych trytek. To jest to powyłamywane. To tak naprawdę by trzeba było przewlec tą linkę nową. Ale to ja to na pewno nie dzisiaj. Nie mam na to czasu. I chodźmy zobaczyć, jak to pracuje. Natomiast ja już coś czuję, że to nie pracuje. Linka chodzi, nie? Tylko, że zameczek niestety. Nic nie da tam wymiana. Jak widzicie, rączkę już łamałem. Trzeba będzie rączkę kupić nową, a nie taką używaną. To jest zamek. Patrzcie na to, jak to się rusza. Ja potem sobie obejrzę. Ja będę to czuł ręką przecież, nie? Jak się to ruszało? Ale ja czułem tam w ręku, że wyciągam tyle mniej więcej i to robiło mi tam, nie? Skakało wam to do góry? Pewnie tak. No to co? Tutaj ta wymiana, tego nie trzeba wymieniać w sumie, zepnę to trytkami i będzie trzymać, nie? Wymiana tej linki to jakaś jest większa jatka, trzeba by nadkole, koło, tam w środku nie ma gdzie palca wsadzić przy tej lince. Ja wiem, że tamtą stroną byśmy pchali, no ale... No dobra, no to co? Zamek, moi drodzy, zamek. Gdzie ta linka uciekła? Od tego zamka tu. Zamek tu jest wywalony. Nie jestem w stanie tego pociągnąć. Nie? To w Superbie jest akurat, patrzcie, fajnie, nie? Te dwie nakładki zderzaka zdejmujemy na kołki i mamy dostęp do zamka. Ta linka, ona idzie w tym plastiku. To już jest cały góra. O, tutaj ją czuję i ona wchodzi gdzieś tu w zamek. A zamek, moi drodzy, żeby wykręcić, to podobno tylko te dwie śrubki. No i tu jeszcze wtyczka jest gdzieś do tego zamka. Tutaj jest, o, tutaj, tam jest kabelek, żeby odpiąć. Muszę to zdjąć. No i co, chyba wyjmiemy ten zamek, nie? I zobaczymy, czy można go pociągnąć linką, bo jak nie, to on do wymiany, bo on wygląda mocno skorodowany tam wewnątrz. Wymiany lub czyszczenia, ale jak znam życie, on jest zanitowany. Hej, mamy zamek. Tu dwie śrubki i tu jedna mała. A to, już wam powiem, to jest takie mocowanie, co tam idzie w belkę, ono jest całkowicie ugniłe. No dobra, i mogę to wyjąć, nie? Tu jest ta wtyczka, którą odpiąłem. No a to nie będę odpinał, bo nawet nie wiem jak. To tam za lampą szło, to się wyjmie. Prosty mechanizm, to czemu tu się nie chce zlać, to jakim, no rozebrać tego nie rozbiorę, słuchajcie, to jest zanitowane. W ogóle się nie chce ruszyć, natomiast ten mechanizm jest tam. Tam w środku, nie? Gdzie jest to? Tam ta linka wchodzi, tam jej łapek widzę. Może wystarczy to rozruszać, moi drodzy. Czy to się nie da rozruszać? Przyjrzę się temu. Zlałem ten zamek, moi drodzy, odrdzewiaczem, no ale wyczyścić go tutaj w jakiś sposób to się nie da, ale patrzcie, bo... Patrzcie, co tam jest, nie? Tam jest pełno takiego pyłu, syfu.
tyle co ja mogę to z zewnątrz. No, leję go, leję do środka. Ta linka się rusza luźno, nie? Linkę tutaj też nalałem do środka. Teraz trzeba chwilę poczekać, niech to się rozrusza. Słuchajcie, spróbujemy go zamknąć. No, nie trzyma. No, jak nie trzyma, to niedobrze. Albo może mocniej jeszcze trzeba rypnąć, gdzie nie mam takiej siły. Teraz jak pociągnę za linkę, to myślałem. No ale to on słabo trzyma, no nie wiem. No nie, już trzyma, no jakiś brud tam się podwija gdzieś. Uwaga. O, już nie mogę, żebym w zęby nie dostał tym śrubokrętem. Hej, hop. No działa. Słuchajcie, ja bym rekomendował wymienić ten zamek. A może go wrzucimy do myjki ultradźwiękowej, co? Tak ten kabelek, żeby był w górze. Bo tam jest zalany, to tam nie, tam na mikrostyku nie pocieknie, to tam olać. Mikrostyk jest jednorazowy. Tak, tu jest przygrzany. Ej, a może go do myjki? Ciekawe, ile taki zamek kosztuje. No dobra, chyba starczy. On, off. 48 stopni się nagrzało. Słuchajcie, zapytacie, czemu śrubokręt? No bo myłem raz 25 minut z zamkniętym zamkiem, czy tam z otwartym bardziej. A drugi raz z zamkiem zamkniętym, nie? Jak to wygląda? Patrzcie, jak te sprężyny są. No dobra, teraz tak, no trzeba to wysuszyć. Zaraz wsadzę to, wezmę to opalarkę, czy tam suszarkę i to wysuszę. To jest sucho. I co dalej? I dalej spryskam to, moi drodzy, smarem, płynny smar wielofunkcyjny, czyli to jest oliwka maszynowa. Zleję to oliwą maszynową, parę razy to porozruszam. I wsadzimy to do tego samochodu. Nie, albo najpierw na zewnątrz zaczepimy. Zaczepimy to na zewnątrz, tu będę zamykał, a tam będę ciągnął. Dobra, niech ja to tutaj ogarnę. Mam spryskane, mam wysuszone. Tą linkę tu wyjąłem, fajnie się ją wyciąga, zobaczcie. Zlane w środku, nie, z dwóch stron. Ta linka chodzi o tak, patrzcie, o tutaj, gdzie widać, cyk. Cyk, paluszkami, nie? Więc ta linka też chodzi dobrze. A ją się wsadza tutaj tak. Tu tą kulkę. Tam jest zaczep na kulkę. Teraz będzie mrugać od tych świetlówek i... Klik jakoś tak, no dwoma rękoma to muszę zrobić. Bo tutaj jest o... takie coś. I to trzeba tam obsadzić w tych rowkach. No i dobrze. I tą też nasmarowałem. Zlałem oliwką z tej strony. Wszystko mamy załatwione. Zaczepię, położę tu, zamkniemy i zobaczymy, jak to, czy pociągnę z tamtej strony ręką, czy to się otworzy. I tak wygląda nasz zespół testowy. Zameczek tutaj spięty, linka z linką, natrytki. I klamki mam chyba tu, nie? Albo co? Albo pociągnę po prostu linką. Czy jak palcami pociągnę... No tu ciemno. Gdzie jest ta linka? O kurde, gdzie ona jest? No tutaj, dobra, uwaga. O kurde, nie ruszę palcami. A kombinerami. Kombinerami bardzo delikatnie poszło. Tu muszę założyć rączkę i tutaj zapiąć linkę. Jeszcze raz zrobimy. No dobra. Tam jest zapięte, zamek zamknięty. Tu mam te dwie rączki. Może tutaj ładnie będzie widać. Widzicie na dole, jak są zjechane? U góry w miarę. Też obie, nie wiem już, która jest która.
na dole są wyjechane. No spróbujmy. Tu założyłem ten nowy, bo ten stary też jest zjechany. Założyłem ten nowy kupiony, znaczy używkę. Oryginał. Zobaczmy, czy teraz delikatnie otworzymy ten zamek maski nawet starą rączką. Jednym małym ruchem. No dobrze, załóżmy, że to zadziałało. Ciekawe, jak sama maska, po prostu, wiecie, jej ciężar, jej docisk tam, czy to coś nie będzie blokować. Złożę to tam tak, jak było i... Bo co ja muszę zrobić? No muszę te trytki teraz rozpiąć. Rozpiąć i tą linkę razem z wtyczką wypchać tam na swoje miejsce. Nie będę tych osłon na razie robił. I ją tutaj spiąć tak, jak było. Nie zostawiamy to stare, a ta linka... No jakby coś się działo, no bo tak to wygląda, o, ta osłonka, nie? Chyba, żebym samą tą osłonkę wymienił. Da się ją zdjąć? Kurczę, może da się zdjąć, czy to jest rozgrzane? Nie, patrzcie. Hej, to... O, to dodam? Da się to tu przełożyć? Dobre są... Te tutaj są dobre zaczepy chyba. Natomiast no już tego... Zameczek przykręcony. Linki połączone. Pomimo, że jest nowa pokrywka, to wiecie co? Na wszelki wypadek złapałem trytką. Dobra. I co? Pierwsze zamknięcie. Też takie. To też smarujemy, tu czyścimy. Trochę wydmuchałem, ale tam też jest serdza w środku. O, ładnie się zamknęło. No i co? Ruch rączki. Zepsutej. Bez większego, załóżmy, wysiłku. Pójdzie czy nie pójdzie? Cyk. No poszło. Jeszcze raz. Teraz tą maskę zrzucę z większej wysokości troszkę. Uwaga. Elegancko się zamyka. I mam nadzieję, że elegancko się otwiera. To się otwiera tak, że ta maska nie odskakuje, wiecie? Ten zamek w środku jednak jest już brudny. O, teraz mi otworzyło. Aha, czyli mocniej troszkę trzeba pociągnąć. No ale dobra, ale... O, mocniej trzeba pociągnąć. Jak będzie nowa rączka, to będzie ok. No, niezła zabawa. Niezła zabawa. No, ale się udało. No to... Nie wiem, docelowo może... Słuchajcie, nowy zamek. No, ale widzicie, tak wygląda taki system. Zabawa z rączkami i tak dalej. Na tą chwilę działa. Jest ok. Pozdrawiam, moi drodzy. Trzymajcie się, hejka.